Ja zbieram mechaniczne maszyny do liczenia, czyli przed erą elektronicznych czy elektrycznych komputerów. Ta era się skończyła dopiero w 72 roku, jak już były elektroniczne maszyny, ale kalkulatory jak przyszły, to dopiero wyparły wszystkie maszyny mechaniczne. Można powiedzieć, że jak człowiek liczył na tym, to wiedział, jak to się liczy. A w kalkulatorze mnoży i go nie interesuje, jak to się liczy. Tu jest replika najstarszego kalkulatora Sicarda z 1623 roku. Nie zachował się żaden egzemplarz, ale tutaj jest replika zrobiona pod koniec XX wieku. Jest kilka replik w świecie i ja mam jedną z nich. Najnowszy kalkulator, czy powiedzmy najmłodszy kalkulator, to jest kalkulator Kurta, który został zaprojektowany, jak był więźniem w obozie w Buchenwaldzie. Miał być prezentem Hitlera na wygraną wojnę i to jest kieszonkowy kalkulator. Wszystkie maszyny ciężkie po 20-30 kg zostały zawarte w takim jednym urządzeniu. To jest sztuka, która się chyba nigdy nie zniszczy, bo on jest niezniszczalny faktycznie, jak się tylko umiejętnie nim posługuje. Nie. Każde urządzenie ma tu jakąś duszę i ponieważ jestem matematykiem, widzę, jak te działania są wykonywane i to jest najciekawsze w tym.